Sesja terapeutyczna, dobrobyt, pieniądze i bogactwo. Witam Was serdecznie. Z tej strony Wasz Soul Voice. Spotykamy się dzisiaj, by przenieść się w cudowny moment, moment magicznej chwili, która może okazać się tą jedyną, niesamowitą i niezastąpioną. W czasie zero, w czasie rzeczywistym, tu i teraz. Usiądź proszę wygodnie, rozluźnij swoje ciało, weź kilka cudownych, spokojnych, głębokich oddechów, ucisz swój umysł, pełen relaks, poczuj go. Poczuj, jak się relaksujesz, jak wszystko wokół relaksuje Ciebie tu i teraz. Jesteś tylko Ty i Ty w tym momencie jesteś najważniejszy, sam dla siebie, ponieważ to właśnie Ty jesteś tą jedyną, cudowną, bogatą, niesamowitą jednostką, żyjącą w bogactwie, mającą dużą ilość pieniędzy, kiedy chce, i dobrobyt otaczający Cię wszędzie. Dokładnie, czyż to nie wspaniałe? Czuć się i żyć w dobrobycie? Mając pieniądze i bogactwo, można wszystko. Ale niestety miłości nie kupi się za żadne pieniądze. Miłość bowiem to taki cudowny, potężny dar, który posiadasz. I dzięki niemu właśnie możesz wszystko osiągać w swoim życiu. Nie wiem, czy czasem zdajesz sobie z tego sprawę, że ten cudowny dobrobyt, dobrobyt chociażby Twoich myśli, dobrobyt Twojego istnienia, wszelaki dobrobyt, który jest koło Ciebie, a nawet go nie zauważasz, jest tak potężny i ma tak cudowną moc, dzięki której naprawdę, jeśli będziesz świadomy, możesz dokonać wszystko, czego tylko zapragniesz, i mieć to wszystko w zasięgu ręki, jeśli oczywiście w to uwierzysz. Wiara czyni cuda i to jest prawda. Trzeba wierzyć, ponieważ tylko i wyłącznie wierząc możemy osiągnąć to, co wydaje nam się niesamowite, chwilowo nieosiągalne lub tak naprawdę nie do zdobycia. A to wszystko jest takie naprawdę proste, logiczne i układa się w jedną wielką całość. Dobrobyt, pieniądze i bogactwo są wszędzie z Tobą od momentu, kiedy się urodziłeś. Ale czy Ty o tym wiesz? Czy Ty masz świadomość tego, że tak właśnie jest? I o to tu chodzi. Świadomość to podstawa realizacji Twoich celów. Pozytywne myśli to cudowna kreacja, którą wytwarzasz i wprowadzasz w życie. Natomiast dobrobyt to coś magicznego, coś, co jest z Tobą od urodzenia, coś, co jest wokół Ciebie, czego czasem nie zauważasz. To wszystko to jest skarb, to Twoje bogactwo, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz Ciebie. A teraz proszę, usiądź wygodnie, rozluzuj wszystkie mięśnie, stawy, kości, całe ciało. Poruszaj się trochę w prawo, trochę w lewo.
Możesz poskakać, siedząc, poruszać nogami. Wszystko, co tylko wymyślisz w tym momencie, będzie cudowne i na pewno pomoże Ci zrelaksować siebie, Twoją duszę, Twoje ciało i Twój umysł. To wszystko jest Ci potrzebne, by móc spełniać swoje marzenia, by móc realizować swoje pasje i by móc żyć w tak zwanym dobrobycie. Bo cóż jest lepszego niż życie w dobrobycie, tu i teraz, w czasie zero. Teraz, proszę Cię, zamknij oczy, wycisz myśli, znajdź się w cudownym miejscu, które jest w środku Ciebie. Poczuj to miejsce, znajdź to miejsce i wyobraź sobie siebie. Jak jesteś w tym miejscu i czujesz się cudownie rozluźniony. Tak, dokładnie tak. Nicość, cisza, rozluźnienie, brak myśli. Cudownie, właśnie dokładnie tak i o to chodzi. Nic Cię nie rozprasza i jesteś właśnie sobą. Pomyśl sobie teraz o jakimś cudownym miejscu na ziemi, o którym marzyłeś przez całe życie, żeby je zobaczyć, dotknąć i poczuć. Wyobraź sobie, że jesteś właśnie w takim miejscu i że spełniły się Twoje marzenia. A dobrobyt, który jest dookoła Ciebie, pomoże Ci zrealizować Twoje wszystkie zamiary oraz cele. Teraz, kiedy jesteś już zrelaksowany i jesteś w cudownym miejscu, które uwielbiasz, o którym marzyłeś i które niegdyś było niemożliwe, żeby oczywiście w danej chwili, w czasie zero, znaleźć się tam gdzieś na końcu świata. Ale teraz możliwe jest wszystko, jeśli zechcesz. Właśnie teraz, tu i teraz, w czasie zero, w czasie rzeczywistym, w czasie, w którym żyjesz, istniejesz, działasz, myślisz, robisz, przyciągasz, dokładnie tak. Właśnie w tym czasie możesz realizować swoje marzenia o dobrobycie, ponieważ tak jak wspomniałam, tym dobrobytem jesteś sam. A reszta to tylko dodatki, które mogą się przyczynić do tego, że pomogą Ci ułatwić obecne życie. Oczywiście w dobrobycie. I o to chodzi. I to jest bardzo ważne. Moi drodzy, musicie zapamiętać jedno, żeby otrzymywać, należy również dawać. Osoby, które nie mają gestu i nic nie dają innym osobom, nie współpracują z tak zwanymi pieniędzmi, czyli w ich życiu jest zastój. Jest zastój na dawanie i jest zastój na otrzymywanie. Dlatego, jeśli zmieni się tą sytuację, wtedy szybko zacznie układać się wszystko, jak należy, tak, byś Ty, mój drogi słuchaczu, był zawsze pełen radości i szczęścia. I tego życzę Ci z całego serduszka, bowiem zasługujesz na to, jak każdy człowiek. Teraz, kiedy jesteś rozluźniony, szczęśliwy i pełen swojego własnego dobrobytu, który Cię otacza, Twojego wewnętrznego i zewnętrznego bogactwa. Ty wiesz i Ty czujesz tą moc pieniądza, ponieważ pieniądz jest wszędzie. Pieniądz jest dookoła Ciebie,
Wystarczy tylko, że otworzysz oczy, a zobaczysz nawet najmniejszy pieniążek na swojej drodze życia, którą teraz kroczysz. Czymże jest bogactwo? Bogactwo duszy, czy też bogactwo jako typowe bogactwo w banku na koncie? To tylko pieniądze, które są mocą sprawczą, pomagającą ci egzystować w dzisiejszej teraźniejszości twojego Matrixa, w którym żyjesz. Jeśli chcesz mieć więcej pieniędzy, jeśli chcesz być bardziej bogaty, jeśli chcesz czuć się otoczony dobrobytem, ty przede wszystkim musisz zrozumieć jedno. Ty musisz poczuć tą miłość wewnętrzną do bogactwa, dobrobytu i pieniądza. Musisz odrzucić wszystkie stereotypy, że pieniądze szczęścia nie dają, że dobrobytu nie ma lub on nie istnieje, że bogactwo czy bogaci ludzie są niedobrzy, źli i oszukują. To wszystko jest w twojej głowie zakodowane od wielu tysięcy lat, z pokolenia na pokolenie, przekazywane od twoich rodziców. I to wszystko niestety tworzy blokady. Jeśli masz takie blokady i takie rozumowanie, że pieniądze nie dają szczęścia, że pieniądze są tylko wyznacznikiem bogactwa, że bogaci ludzie oszukują, żeby zdobyć te pieniądze, to niestety musisz zmienić myślenie. Jeśli ty sam nie zmienisz swojego myślenia, nie będziesz otoczony bogactwem, pieniędzmi i dobrobytem. Twój dobrobyt przede wszystkim musi być nie tylko wizualny. Ty musisz go czuć. Jeśli dasz odrobinę miłości swojemu dobrobytowi, który cię otacza, poczujesz go wewnętrznie i poczujesz się już jako człowiek bogaty, zaradny, mający pieniądze i swój dobrobyt, który sam tworzysz w swoim życiu, te pieniądze i ten dobrobyt będą samoczynnie przychodzić do ciebie. To nic prostszego, to po prostu prawo przyciągania. Otrzymujesz to, co chcesz otrzymać. Otrzymujesz to, czym w danym momencie, jakby to powiedzieć, jesteś otoczony, emanujesz, może lepsze słowo. Tak, dokładnie. Jeśli emanujesz tą chęcią tylko i wyłącznie mieć, być, pokazać, chcieć, to nie tędy droga. Ty musisz otworzyć swoje serce i ty musisz zrozumieć, że ty jako jednostka musisz poczuć to właśnie sercem, że ty tu i teraz, w czasie zero, w tym matriksie, w którym żyjesz, już jesteś bogaty, szczęśliwy, cudowny i masz pieniądze. Bez względu, czy na twoim koncie jest w tym momencie zero. To nie ma znaczenia. Ważny jest fakt i ważne jest to, żeby twoja świadomość zrozumiała to i poczuła się komfortowo, luksusowo, fenomenalnie, tak jak się czują ludzie bogaci. Musisz odrzucić swój strach, musisz odrzucić swój lęk, wyrzucić wszystkie stereotypy dotyczące pieniędzy i pokochać pieniądze, pokochać swój dobrobyt i pokochać swój stan umysłowy tak zwanej pewności dobrobytu i pieniądza. Musisz poczuć się, że jesteś zabezpieczony. Musisz poczuć, że masz te pieniądze, że nie stresujesz się dniem codziennym. Idziesz na zakupy, kupujesz ten chleb, a nie tamten, ponieważ stać cię na to. Ty musisz poczuć wewnętrznie od środka, że na coś cię stać. I najważniejsze, ty sam nie możesz kumulować złych myśli. Nie możesz czuć się źle, nie możesz czuć tak zwanego braku, że czegoś nie masz, że czegoś nie posiadasz, że to jest niemożliwe. Wszystko jest możliwe i wszystko możesz mieć i wszystko możesz posiadać, jeśli zmienisz swoje myślenie. Teraz wróć do rzeczywistości
i czuj się bogatym człowiekiem, bo nim jesteś. Pa!